maneczko chemiczne świry, witam was w kolejnym dniu odliczania do matury, do której zostało 61 dni, czyli 2 miesiące. Zrobiłem sobie 2 dni przerwy od nagrywania no i tak zastanawiałem się z czym tutaj wrócić i jakoś nie chciało mi się robić zadań z kolejnej matury, bo nie wiem, mam wrażenie, że to się robi nudne. Więc postanowiłem, że wymyślę jakieś zadanie z tematu, który się pojawiał rzadko uważam i tym tematem są ogniwa. Więc takie zadanie z ogniw Wymyślone przeze mnie sobie dzisiaj rozwiążemy, i pomyślałem sobie, że trochę was zaktywizuję. Jeżeli chcecie, żebym rozwiązał zadanie na jakiś konkretny temat, albo nawet jakieś konkretne zadanie z matur, czy tam innego źródła, które mi jakoś podeślecie, to piszcie w komentarzach. No, bo uważam, że to będzie spoko pomysł. No wtedy w ten sposób to wy powiecie mi, co najchętniej byście chcieli zobaczyć, a nie ja będę jakieś losowe rzeczy wrzucał i być może niekoniecznie Was to interesuje. Więc na dzisiaj takie zadanie. Zbudowano ogniwo, półogniw AG, AG oraz PT przez MN2, MNO4 i H. Ok, co to są za półogniwa? Zobaczcie, taki zapis. AG łamane na AG, by sugerował, że mamy metal, metaliczne srebro, na przykład w postaci jakiejś blaszki, zanurzone, ponieważ ta kreska oznacza granicę między fazami, zanurzone w roztworze, który zawiera jony AG. To by było w takim razie półogniwo metaliczne, prawda? Takie typowe, zwykłe jak w na przykład ogniwie Daniela, prawda? Czyli blaszka z metalu zanurzona w roztworze zawierającym jony tego metalu i taką parę redoks to tworzy. Drugie płogniwo natomiast no wygląda inaczej. Mamy platynę, czyli inertny chemicznie metal, który zanurzony jest w roztworze, który zawiera, zobaczcie, mangan na drugim stopniu utlenienia i mangan na siódmym stopniu utlenienia i jeszcze jakiś kwas. To już nie jest płogniwo metaliczne, ponieważ nie mamy sytuacji, w której metal biorący udział w reakcji redox jest w postaci blaszki, a jony tego metalu mamy w roztworze, tylko dwie formy redox jakiegoś pierwiastka, tutaj akurat manganu są w roztworze. Czyli tutaj drugie półogniwo, półogniwo redox. Podpunkt A, co mamy zrobić? Obliczyć siłę elektromotoryczną tego ogniwa. No dobra. Jak się liczy siłę elektromotoryczną? Siłę elektromotoryczną liczymy odejmując potencjał standardowy anody od katody, czyli potencjał standardowy katody minus potencjał standardowy anody. Innymi słowy, taką różnicę musimy Policzyć. Co to będzie katoda, a co to będzie anoda? No, katoda to jest to półogniwo, które ma wyższy potencjał standardowy z dwóch, a anoda to ta, co będzie mieć niższy potencjał standardowy. Skąd możemy wziąć potencjały standardowe takich rzeczy? Ano stąd, z kart wzorów. No i szukamy w takim razie. Tak się akurat przyjemnie składa, że półogniwo AgAg AG, AG plus jest pierwsze tutaj podane. Jego potencjał to 800 tysięcznych V, 0,8 V. Natomiast półogniwo manganowe, odszukajmy, jest tutaj 1.507 V. No dobra, przepiszmy to sobie w takim razie, czyli potencjał standardowy. No właśnie, może w sumie najpierw ustalmy, co będzie katodą, a co będzie anodą, zgodnie z zasadą, że katoda ma wyższy potencjał standardowy. to W takim razie to półogniwo to będzie katoda. K. W takim razie to półogniwo to musi być anoda. Ok. Czyli potencjał standardowy katody to jest 1507 V, potencjał standardowy anody 0800. Co by z tego wynikało? 1507 odjąć 0800 to jest 0707 V, lub jak to woli podać 707 mV. Te odpowiedzi są. Synonimiczne do siebie z racji tego, że nie było sprecyzowane, w jakiej jednostce należało podać sem, to można było go zostawić o tak, ale można też było go podać o tak. Nie powinien to być błąd. Ok, podpunkt B. Jaką barwę będą miały roztwory w obu półgniwach? I mamy tutaj podać barwę roztworu w anodzie i w katodzie. No dobra, to co sobie ustaliliśmy że to półogniwo, ono ma ten wyższy potencjał standardowy, czyli to będzie katoda. No to może tutaj się najpierw zastanowimy. Co jest w roztworze? W roztworze jest, są jony manganu 2+, są też jony manganianowe 7 i są H+. No to tak, H+, +y oczywiście są bezbarwne. Te jony, manganianowe 7, mają intensywny, fioletowy kolor, a te są bardzo bladoróżowe, są praktycznie bezbarwne. Czyli jaką barwę będzie mieć roztwór w katodzie? No w zasadzie fioletowy lub fioletowo-różowy. Oczywiście taka odpowiedź też by była uznawana, ale ja tutaj napiszę po prostu fioletowy, ponieważ barwa jonu manganianowego 7 jest tak intensywna w porównaniu do tego Mn2, że on tutaj zdecydowanie zdominuje tą wypadkową barwę. Natomiast anoda? No, anoda to jest topół ogniwo. W roztworze są kationy srebra i kationy srebra są jakie w roztworze? Są bezbarwne, czyli roztwór jest bezbarwny. Lecimy dalej. Wykonaj schematyczny rysunek ogniwa. No to raczej nie jest typowo zadanie maturalne, raczej nic nam nie trzeba będzie rysować, ale uważam, że i tak jest spoko to zrobić. No to tak, to ogniwo jest zbudowane z dwóch ogniw. To narysujmy sobie dwa naczynka, w, którym, w których e, zrobią się, zrobimy sobie zaraz narysujemy nasze dwa półogniwa. I tak, zgodnie z konwencją sztokholmską Zawsze anodę piszemy po lewej stronie. Anodą będzie płogniwo srebrowe, to o niższym potencjale, więc rysujemy sobie w takim razie blaszkę srebrną, zanurzoną w roztworze zawierającym jony Ag+. To by był schematyczny rysunek anody. A katodą co będzie? Tam blaszka będzie z inertnej chemicznie platyny PT, która zanurzona jest w roztworze, który zawiera jony. Manganu 2+, manganianowe 7% i jony H+. No i teraz nasze półogniwa musimy połączyć, czyli bierzemy jakiś kabelek, łączymy półogniwa i żeby zamknąć obwód elektryczny, co jeszcze jest potrzebne? Jest potrzebny oczywiście klucz elektrolityczny. No, narysujemy go jako taką rurkę, no bo rzeczywiście klucz elektrolityczny to jest rurka, wypełniona jakimś roztworem, zatkana półprzepuszczalną jakąś barierą na obu końcach, żeby to się po prostu nie wylało natychmiast. Czyli tak by ten schematyczny rysunek ogniwa wyglądał jeszcze dla was w zasadzie, to nie jest wymagane w poleceniu, ale podpiszmy sobie części tego ogniwa. No to tak. Powiedzieliśmy już sobie, że to półogniwo po lewej to jest anoda. Anoda w ogniwach galwanicznych ma ładunek ujemny, stanowi ujemny biegun ogniwa. To dlatego, że na anodzie generowane są elektrony. Katoda w takim razie, która jest z drugiej strony, no, musi mieć ładunek dodatni. Ona ma ładunek dodatni, dlatego, że przy powierzchni tej elektrody platynowej dochodzi do redukcji, czyli elektrony są konsumowane. Czyli anoda, katoda podpisana, tutaj mamy klucz. Elektrolityczny. Tutaj mamy jakiś przewodnik, który łączy jedno pół z drugim. No i mamy, oczywiście, roztwór 1, roztwór 2. No, tak sobie podpisaliśmy ten rysuneczek. Teraz D. Zaproponuj substancje, których można użyć do przygotowania roztworów w obu półogniwach. ogniwach. Ok. No to zacznijmy od anody. Potrzebujemy mieć w roztworze Jony srebra. W jaki sposób jony srebra można wprowadzić do roztworu? Potrzebujemy jakiś związek, prawda, który będzie dysocjować właśnie z wydzielaniem tych jonów. Tutaj sytuacja jest o tyle trudna, że srebro tworzy bardzo dużo związków trudno rozpuszczalnych w wodzie. Na szczęście no, yy, mamy jeden bardzo znany związek srebra, konkretnie sól, azotan 5 srebra. To jest sól, która fantastycznie rozpuszcza się w wodzie. Czyli jak najbardziej możemy je użyć, aby w, e, zrobić właśnie roztwór zawierający jony srebra. Teraz katoda. No tutaj mamy więcej jonów, więc też pewnie więcej substancji będzie potrzebnych. Jony MN2, jak możemy wprowadzić do roztworu? No z, znowu z jakiejś soli, najprawdopodobniej, dobrze rozpuszczalnej soli manganu 2. E, być może w tych stałych fizykochemicznych znajdziemy jakieś tablice rozpuszczalności. I zobaczymy, jaka sól manganu będzie dobrze rozpuszczalna w wodzie. No tak, tylko trzeba to znać. O, tutaj. akurat. Sprawdźmy sobie. Jon MN2. Patrzcie. No i szukamy jakiejś dobrze rozpuszczalnej soli. No to co ja widzę? Tutaj mamy dobrze rozpuszczalną sól, czyli chlorek manganu, bromek manganu, jeszcze lepiej rozpuszczalny, azotan manganu, odstan. Tak naprawdę można tutaj wybrać którekolwiek z tych, albo nawet siarczem. No to weźmy sobie. Chlorek manganu na przykład. MNCl2. No, jony MNO4, no to klasycznie KMNO4 na przykład by się tutaj sprawdziło dobrze, rozpuszczalna właśnie sól tego kwasu manganowego 7. No i potrzebujemy jeszcze jonów H. No to potrzebujemy jakiegoś kwasu, najlepiej silnego kwasu no to co, być może HCl na przykład, prawda? Nie dość, że silny kwas, to jeszcze nie wprowadzamy jakichś innych przeciwionów, bo chlorki już tutaj i tak będą, ponieważ MnCl2 wprowadziliśmy wcześniej, nie? Oczywiście tutaj można by było próbować HNO3, H2SO4 czy inne silne kwasy tutaj wprowadzać, ale HCl jest tutaj najbezpieczniejszą opcją, uważam. Czyli na przykład takie związki można zaproponować, aby przygotować roztwory do obu płogi. Ostatnie. Zapisz schemat ogniwa powstałego poprzez zamianę półogniwa tego manganowego, tego półogniwa redox, na inne półogniwo redox. Na takie półogniwo, gdzie mamy żelazo na drugim stopniu utlenienia i żelazo na trzecim stopniu utlenienia, również w roztworze. I oblicz sem nowego ogniwa. No dobra, no to żeby napisać schemat. To musimy się najpierw zastanowić, czy przypadkiem podmiana tego półgniwa na to nie zmieni nam biegunów, prawda? Czy to półgniwo srebrowe dalej będzie anodą, czy może stanie się katodą teraz? Przypomnijmy sobie, że tak, potencjał standardowy tego półgniwa AGAG, plus to jest 0,800 V. Sprawdźmy sobie w takim razie, ile wyniesie potencjał standardowy tego półgniwa. Znowu patrzymy do danych fizykochemicznych zmaszmy już może to anoda i katoda żeby nam się nie pomyliło odszukujemy sobie płogniwo gdzie reakcją jest redukcja Fe3+, do Fe2+, i ona jest tutaj i się okazuje, że co? potencjał standardowy to jest 0,771 czyli potencjał standardowy Fe2+, Fe3+, no może tak to zapiszmy 0,771 V czyli co? Zobaczcie, anoda wcześniej miała niższy potencjał z tej pary półogniw, a teraz ma wyższy. Czyli zmieni się znak półogniwa srebrowego. Wcześniej to była anoda, czyli miała minus, a teraz to będzie katoda. Czyli zapis ym, schematu tego ogniwa znowu zgodnie z konwencją sztokholmską, którą zaczynamy od minusa, rozpoczniemy od tego półogniwa o tego, tego nowego ponieważ ono ma niższy potencjał standardowy i teraz to będzie anoda. Czyli co to będzie? PT na granicy faz z roztworem Fe2+, i Fe3+, zawierającym. Potem mamy wklucze elektrolityczne, czy tam granice półogniw. To sobie przenieśmy, żeby mieć miejsce do pisania. Co będzie w drugim roztworze? W drugim roztworze są jony Ag+, i na granicy faz z... Metalicznym srebrem, i teraz to stanowi dodatni biegun tego ogniwa, czyli katodę. Czyli tutaj zobaczcie, pozmieniało się troszeczkę poprzez e, zmianę półogni. I teraz siła elektromotoryczna. Wzór już znaliśmy wcześniej. Potencjał katody minus potencjał anody. Innymi słowy, mamy najpierw większą liczbę minus mniejszą liczbę, czyli u nas to będzie 0,800 minus 0,771. To oczywiście są liczby w voltach powinienem to zapisać, czyli to będzie 0,029V, lub podając wynik w miliwoltach. to tak każdy Volt to jest 1000 mV, czyli tą liczbę razy 1029 mV. I to by było tyle, jeśli chodzi o to rozwiązanie tego mojego małego zadanka z ogniw. Jeżeli podobać się taka forma. No nie wiem rozwiązywania zadań czy właśnie tego odliczania do matury, to daj mi proszę znać w komentarzu albo zostaw łapkę, jeżeli właśnie to ci się wydawało spoko. Jeżeli czegoś brakowało, to również oczywiście dajcie znać w komentarzach. Ja jestem tutaj, że tak powiem do dyspozycji i dla Was, ale na dzisiaj to wszystko, więc dziękuję Wam za oglądanie i słyszymy się kolejnego dnia na razie do usłyszenia.